To ja. Jakby co? Cześć. No i odpakowuję to cudo, co dzisiaj nabyłem. Ładna, estetyczna skrzyneczka. Chyba aluminiowa. Tak. Fajnie to wygląda. Profesjonal. Wszystko dookoła. Dobra, otwieram tą skrzyneczkę. I co mamy w środku? Tu jest jakaś taka mata gąbczasta. Dosyć fajnie to wygląda. Nawet ma boki z tego. Widać, że taka niechińszczyzna, że tak powiem. Instrukcja obsługi. Jak to się czyta? Steyr. Co ja mówiłem przed tym? No to w każdym razie taka firma. Chyba hiszpańska, z tego co tam się orientowałem. Spine pisze, także tak, hiszpańska. Jak widać, ma tutaj różnego rodzaju spawary. Tu mam instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Tylko że lampa ta świeci i odbija światło. Ale cena dobra cena jest, bo normalnie 700 zł trzeba dać za taką spawareczkę plus koszty wysyłki. Także a ja kupiłem za tyle. O. No, także 2 lata gwarancji. Okej, i co my tu mamy? Tu mamy, jak widać, spawara, kabel, przewód zasilający, pasek na ramię. Dobra, odstawiam to pudełko, coś tu jeszcze jest. Dobra, to idzie na bok. Instrukcja na bok, tu mamy elektrody, rękawice, no i skrzyneczkę przesuwam i wyciągam to cudo. Zobaczymy jak to duże, może najpierw to, a na koniec spawareczkę wyciągnę. Także tu jest o pudełko, co ono tu zawiera. O, widzimy kable, przewody, o, maska, aha, wspaniała maska, dobra, tu jest rączka do maski, młoteczek, super szczotką. Tak. Można się poczesać. Dobra. I co? Przewody prawdopodobnie są 1,5-metrowe. Tu jest trochę ból, że takie krótkie dali. Tak. To pudełko odstawiam do pudełka. I co? Patrzymy na te kable. Tu jest maska i szybka. Tu jest szybeczka, szybka. O. Nawet nie. Mam samą ciemniejącą się maskę, więc tam będzie. I taką też mam.
Że to będzie taka po prostu jak ewentualnie dla kogoś, kto by tam brał udział w spawaniu, to sobie może tak się zabezpieczyć, żeby mu gały nie pojarało, że tak powiem. Okej, co tu mam? To jest tak. Przewód masowy. Jak to wygląda? No taki. Sprężyna dosyć mocna. I ile on tu ma? No, prawdopodobnie instrukcji, przynajmniej sprzedawca mówił, że 1,5 metra mają kable, czyli nie za długie. Wierzę, że będą dosyć grube. Na oko widać, że tu nie jest kabel centymetrowy. Czyli jak będzie z 0,7, to podejrzewam też nie będzie, ale 0,5 centymetra może będzie, reszta guma. To zależy, zobaczymy. Okej. Dobra, rozłożę tutaj na podłodze. I jakie to długie będzie. I się zobaczy, czy bardzo krótkie. No, kabel. Dobra. Oskręcane. Lustrzeństwo.